W ostatnim miesiącu miasto ogłosiło aż 5 konkursów na stanowiska urzędnicze w ratuszu. Szuka nowych urzędników, ponieważ część pracowników po prostu odchodzi na emerytury. I o ile w konkursach na dyrektorskie stanowiska w szkołach chętnych było jak na lekarstwo, to do pracy w urzędzie miejskim była cała rzesza. Mimo to nie wszystkie wakaty udało się obsadzić. Na chwilę obecną każda z tych procedur zakończyła się, jednak nie wszystkie będą rozstrzygnięte. Trzy konkursy, czyli stanowiska do Wydziału Spraw Społecznych, stanowisko w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu, tutaj te konkursy rozstrzygamy. Nie udało się znaleźć pracownika na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Ma to związek po prostu z tym, że komisja konkursowa stwierdziła, że osoby, które wystąpiły akurat w tym konkursie, nie spełniły oczekiwań komisji, dlatego też dojdzie tutaj do ponowienia tej procedury. Nie wyłoniono także kandydata do pracy w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu, choć na stanowiska urzędnicze najniższego szczebla wpłynęło mnóstwo ofert. Zainteresowanie było bardzo duże, zwłaszcza na te konkursy, gdzie szukaliśmy podinspektorów, czyli tego najniższego szczebla urzędniczego. Na jeden z tych konkursów zgłosiło się aż 80 chętnych, więc zainteresowanie spore. Oczywiście ta procedura i jakby weryfikacja zgłoszonych kandydatów polegała na tym, że najpierw te osoby pisały test i na tej podstawie te osoby, które ten test napisały najlepiej, były zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.